Witam, sobota 13 sierpnia. Ja nie na rowerze, ale w samochodzie, ponieważ moje plany zostały pokrzyżowane częściowo. Miałem dzisiaj jechać do Zbąszynia za Nowym Tomyślem nad urokliwe jeziorko. Jak widzicie, z tyłu na haku jedzie mój rower i uruchamiamy plan awaryjny, czyli jadę do Żnina na trasę, którą przejechał już Zielony i po jego śladzie GPX. Zrobimy rundkę 146 km, ponieważ im wyżej na północ, tym mniej szans dzisiaj na opady. Dlatego jadę tam, gdzie nie pada, tam się przejadę i wrócę. Także zapraszam na film. A miało na północy nie padać, a ja dojeżdżam do Gniezna, a tu leje. No nieładnie, nieładnie. No jesteśmy w cukrowni Żnin. Udało się uciec od deszczyku. Nawet przebija tutaj słoneczko i myślę, że tak słonecznie to będzie dzisiaj. Za chwilę sobie zjedziemy tutaj cukrownię Żnin. No i jedziemy trasą Zielonego. Tutaj po jego śladzie GPX. Zobaczymy, co on tutaj ładnego nam zaproponował. Bagażnik, żeby nie dostał nóg, chowamy go do bagażnika. Tu mamy plan sytuacyjny, jak to wszystko tu wygląda. Magazyn cukru, fabryka 1, fabryka 2, przystań. Girownia, stacja filtracji, wjazd główny. Tu bodajże hotelik. Zobaczcie. Można podlecieć. Mamy slip. Do łodzi. Ja tam cukru nie jem, nie słodzę, więc mnie to nie rajcuje. Jedziemy na trasę. Wyjeżdżamy i zaczynamy tą przygodę. Taki asfalcik wiejski. No teraz kierujemy się na taką bardzo, bardzo znaną atrakcję turystyczną. Jeżeli oglądaliście film Zielonego, to na pewno wszystko wiecie, ale ci, co nie oglądali, no to zobaczą. Wszyscy chyba słyszeli o miejscowości Biskupin. Parę słów co do mojego kokpitu. No bo ostatnio, jak widzieliście na filmie, doszedł ten uchwyt na telefon. Ale jednak po dłuższych przemyśleniach stwierdziłem, że no to tak nie może być, to nie jest profesjonalnie. Ty, człowieku, myślisz o gravelu, o wyścigach. To nie, no to tak to się nie da. Dlatego postanowiłem zakupić Garmina. Padło na 830 Edge. Dla mnie będzie wystarczający. Niektórzy narzekają, że ekran dotykowy, szczególnie kolarze. No dla mnie to jest zaletą, prostsza obsługa. I wjechaliśmy do miejscowości Wenecja. Ale zamiast gondoli są kury, koguty i gęsi. Ale pokrzywione te tory. Ja pierdziu. Normalnie kwadratowe. Kwadratowe zakręty. Fiu, fiu. Tu mamy ciekawą historię. Ponieważ tutaj mamy muzeum. Muzeum w Wenecji. I są tutaj wąskotorówki. Proszę, Muzeum Wenecji. Zamek Wenecja. Wstęp płatny. Jakieś namioty. Jakieś coś. Myślę, że z dzieciakami, jakby tu przyjechać właśnie na wąskotorówką, na ten dworzec i odwiedzić sobie tutaj Muzeum Wenecji, tutaj ten zamek Wenecji i jechać dalej. Super, petarda. No, wita nas gmina Gąsawa, ponieważ właśnie nas gmina Żnin pożegnała. I kurde, no jedziemy między jeziorami ciągle, to co ja lubię.
nad jakimś jeziorkiem. Musimy sobie strzelić kawulca oczywiście. Będzie malinowo. Patrz, kolejne dzisiaj. Za mną było również jeziorko. O, ale ja nie wiem, czy tam to właśnie to już nie jest Biskup Inn? Chyba tak. Tam będziemy skręcali za 1,5 km. I chyba widziałem wąskotorówkę, więc zaraz wam ją pokażę. No i mamy Biskup Inn. Zrobimy sobie tu foto. Asfalcik klasy Turbo Premium Ultra. Gładziutki jak na niemieckiej autobanie. Spoglądając na jakość tych torów, to jej się nie dziwię, że nie zasuwa jak pendolino, bo mogłaby się chyba szybciutko wykoleić. Gdzie jedziecie? Do Wenecji. To daleko. Dzień dobry. I się zaczyna tutaj cała ta komercha. Płatny parking, restauracje, Muzeum Rybactwa. Proszę. Lecimy dalej. No, godzina jazdy za mną. W tym czasie z tymi postojami przejechałem 19 km. No i tak nieźle. I do celu zostało 129. Także jest co robić. 23 km. Już miałem zacząć narzekać na zielonego. Co to za trasa? Sam asfalt. Faktycznie te pierwsze kilometry był asfalt. No i nagle wjeżdżam na szuterki. Na po lewej jeziorko jakieś przebija. Jest tak, jak myślałem, że będzie. Tego się spodziewałem po panu zielonym, bo wiem, że on lubi szuterki. I mam nadzieję, że pozostałe 125 km to już będzie większość szuterków. No i odcinek po piachu. Damy radę, czy nie damy? Damy, czy nie damy? Daliśmy. O Jezu, pod górkę i po piachu. No to już w ogóle słabo. Ale kto jak nie my? Wjechałem na taki kemping pod dębem, nad jeziorkiem, ale pogoda zaczyna się uważnie kiepsić. No nic, jedziemy dalej. Zobaczymy, co się będzie działo. Niby jestem przygotowany na deszcz. Zobaczymy, jak bardzo jestem przygotowany. Jakiś czas temu nazywałem sobie mirabelek, a teraz patrzę, są gruszki i to chyba nawet dojrzewają. Ja lubię takie twarde gruszki. Nie wiem, że powinienem umyć, bo jest blisko ulicy, ale... Jeszcze nie. Ale jest wielka. Dobra, jesteśmy tam, gdzie chciałem dojechać, czyli miejscowość Piechcin. I teraz szukamy kamieniołomu Piechcin. Może tam się wykąpiemy, może tam coś zjemy. Zobaczymy, jak nas baza nurkowa przyjmie. W sklepie polskim, zaznaczam, zakupy zrobione. Kupiłem bułeczkę, bo mi brakowała do obiadu, a dokładnie do fasolki po bretońsku, bo bez bułeczki to no nie byłoby to. Jeszcze na podniesienie morale drożdżóweczka będzie do kawki z serem. No i dokupiona woda. Mamy kamieniołom Piechcin.
Mamy bazę narkową i tam sobie pojedziemy. Cały rower jest biały, wszystko jest od wapna. O kurde. Ale przynajmniej się dowiedziałem, jak wygląda teraz nurkowanie na Piechcinie. Kolejne znalezisko. Tylko ja już nie mogę jeść tyle tego wszystkiego, bo się pokicham chyba. Ale spróbujmy. Przejechane 71 km, więc jeszcze mamy co robić. I taka wioseczka. Od ryb to aż widać, że się gotuje normalnie. 91 km. No i mam wypych, można powiedzieć, na prostej, bo jest taki pijach, zobaczcie, że ja na MTB nie mogę tu ujechać. Więc jeżeli ktoś ma coś węższego na gravelu, to są odcinki, że no nie ogarniecie tego latem w tej suszy. Kaweczka wypita na Orlenie, drożdżóweczka zjedzona, baterie podładowane. 93 km przejechane, do celu zostało 58. Tak jakoś cicho tutaj, pusto, ale w sobotę mówili, że w Rzymie zawsze tak jest pusto. No i mamy 100 km przejechane, mili Państwo. No niestety mam kapcia. Na Orlenie udało mi się dopompować i tak trochę zaryzykowałem, ale w sumie przejechałem 20 kilosów, także dziurka mam niewielką, albo coś jest z wentylem i teraz znowu musiałem dopompować. No zobaczymy, na jak długo mi to starczy. Teraz nimi pompki. No dobra, mam dość, bo przejechałem 5 km i trzeba jednak tą dętkę zmienić. Ten mały nabój. No rąbą mi do pełna opony MTB. No i niestety na 122 km postanowiłem skrócić tą trasę i trochę ją zetnę, ze względu na to, że tak jak widzicie, zachodzi słońce, a jazda polnymi drogami
po ciemku, w piachu. On nie należy do najprzyjemniejszych. Także ogólnie traskę zielonego serdecznie polecam, z tymi małymi poprawkami, ale jest fajna. Szczególnie, że ja tego rejonu praktycznie w ogóle nie znałem, poza Biskupinem. A Biskupin to zna każdy. Ale te pałuki przepiękne. No ilość tych jezior po prostu odkręca głowę, żeby do każdego podjechać i zobaczyć, to by tę trasę trzeba było robić chyba przez tydzień. Więc naprawdę na wycieczkę jako biwak też polecam, bo na pewno miejsc na biwakowanie znajdziecie zyliard i będziecie się świetnie bawili. Także na przejazd 2-3-dniowy też ta traska się nadaje. Spoko jest. Polecam. Jak ciemno. Rower zapakowany. W cukrowni wieczorna zabawa. A ja myślę, że rano zrobię małe podsumowanie. Skoro teraz jest tak ciemno, to lecę już do domku. Co bym zmienił na mojej wyprawie, co bym jeszcze zabrał, a czego bym nie zabrał. I pokażę cały mój ekwipunek. Wczoraj w końcu udało mi się przejechać 135 km. Przejdźmy teraz do roweru, który, tak jak wspomniałem, jest umyty. Dozbroiłem go z powrotem, właśnie na potrzeby filmu, żeby wam pokazać, co poszło wczoraj nie tak. A poszło to, że ostatnio już zauważyłem, że opona, która ma 2 sezony, zobaczcie, co się z nią porobiło. Tutaj na dole jest elegancka, przy okazji macie rozmiar. A tutaj już, że tak powiem, skruszała. Nie wiem, czy ja źle ten rower przechowuję i tak się stało, czy coś innego jeszcze mógłbym zrobić. Ale co to spowodowało? Wczoraj, jak widzieliście, złapałem kapcia i mówię, no dobra, najechałem na coś. Najpierw akurat na Orlenie napompowałem 3 atmosfery, ujechałem 20 km. Musiałem dopompować, potem przejechałem 5, więc postanowiłem, że zmieniam tą dętkę, bo się zaszarpię z tą swoją pompką. No i sprawdzając, co jest powodem, zanim włożyłem dętkę, co też polecam, co jest powodem tego, że złapałem kapcia, okazało się, że wyszły takie mikro druciki i dostały się do środka, wyszły z tej opony i dostały się i przekuły dętkę i były już takie zardzewiałe, no dosłownie takie jak włos, więc to powoduje, że te opony no, mają natychmiastową dyskwalifikację. Muszę pogrzebać w internetach i zanabyć sobie nowe opony. No dobrze, co tu mamy dalej? Oczywiście kask, klasyka Uvexa, mam go bardzo długo, on jest taki niewielkich rozmiarów. Rękawiczki bardzo mi się sprawdzają, okulary z wymiennymi szybkami. Zobaczmy, co mamy tutaj, bo tutaj mam w tej chwili takiego wielkiego byka powerbanka i on ma ile amperogodzin? Chyba 20 tysięcy, tak, 20 tysięcy ma. No i oczywiście kabel do ładowania mojego iPhone'a, kabel do ładowania na przykład tego Garmina, ale spokojnie wytrzymał, nie miał potrzeby. To by było tutaj tyle, a tu był mały powerbank jeszcze, klucz od samochodu i tak dalej. Dwa bidony, bo tak jak nie wiem, już wspominałem o wodzie, wypiłem 5 litrów wody i łącznie nawet z moją żelazną rezerwą półlitrową. To są właśnie te śmiecie. Tu jest dętka, którą jeszcze w razie W sobie nie wywalałem jej. Teraz to wywalę w domu, czyli tu mamy kompletne śmieci. No i przejdźmy do tej torby. Co tutaj jest w tej torbie? Tu mam zestaw taki, żeby się zawsze uratować z tą wodą, bo wczoraj była już taka sytuacja, że myślałem, że będę korzystał. Zresztą już kiedyś korzystałem, żeby wodę z jeziora sobie oczyścić i to podobno mega dobrze działa. To odłóżmy. A, tu mam jeszcze rękawiczki, które też służyłem wczoraj. A, to jest gąbeczka. Ta gąbeczka jest przydatna, bo sobie myję garnek po jedzeniu. Dobrze, lecimy dalej. Apteczka, która jest do mnie przeze mnie jeszcze doposażona dodatkowo. Tu mamy ustnik i tam w środku mamy jeszcze tak zwane szwy w plastrach. Nie pamiętam, jak to się nazywało fachowo, ale to
No, może być kluczowe też takie szwy, polecam kupić sobie. Jak jest duże rozcięcie, można sobie samemu poradzić. Tu takie z Lidla elektrolity, które do jednego bidonu zawsze sobie wrzucam. Dwa opakowania, dwie tabletki. Zapięcie. Abus. Przydało się wczoraj. Oczywiście. Czyli to do filtry tej wody się nie przydał. Tu mam też jeszcze szarą taśmę, zwykłą taśmę, tam w środku jeszcze są kilka trytytek, to właśnie zawsze może się przydać. Multitool, który jakby myślałem, że się nie przyda, a na sam koniec się przydał, właśnie z opony wyciągałem multitoolem, kombinerkami te druciki. Nie będę tego wyciągał, wiecie jak wygląda multitool z kombinerkami. I się naprawdę wczoraj przydał i mnie nawet można powiedzieć uratował, bo miał za chwilę kolejnego laczka. To mnie zaskoczyło, bo używałem to pierwszy raz i jestem mega zadowolony. Natychmiast nawaliło mi do pełna tą dużą oponę. Myślałem, że to jest do kolażówek albo że do rowerów, tylko tak, żeby wstępnie sobie napompować, a to całkowicie mi narąbało. Myślę, że do 3 barów ten mały nabój. Nie jest to tanie, jak pamiętam, no ale w takim momencie, jak ja wczoraj byłem zmachany, no to było no po prostu zbawienne i obojętnie, ile by kosztowało, to bym to użył. Oczywiście miałem dodatkowe oświetlenie, które się nie przydało. Coś takiego tej firmy. Nie będę kalczył angielskiego, przeczytajcie sobie sami. Tej firmy jest bardzo silne, długotrwałe, magnetyczne. No, bardzo dobra rzecz. Polecam. To jest fajna rzecz. Patrzcie, do gotowania, 3-częściowe. Tu mamy takiego małego multitoola. Jest obieraczka. Jest otwieracz do puszek. Jest nożyk taki do przecinania na wydlinek. Mamy widelec tytanowy, łyżkę tytanową i taką szpachtułkę właśnie. Jakbyście chcieli sobie zrobić jajecznicę czy coś takiego, to jest firmy Gerber. Zobaczcie, tu mamy silikonową taką końcóweczkę. Co jest jeszcze fajne? Można to jeszcze zrobić w ten sposób i mamy takie szczypce, nie wiem, coś smażymy, kiełbaski na grillu czy coś, no to petarda jest takie coś, także polecam. Kolejną rzeczą, no o, tu jest ten powerbank mały i on jakby mi wystarczy na cały ten dzień, ale tylko do telefonu. I tu mam też jeszcze kable różne, też żeby właśnie GoPro ładować. A jak już się pytacie, to używam GoPro 9, które zresztą jest zbite. I teraz przejdźmy jeszcze do tych dwóch rzeczy. Znowuż odstawię GoPro. Czyli mój garnuszek tytanowy i palniczek. To może zacznijmy od palniczka. Palniczek kupiłem w Decathlonie. I muszę powiedzieć, że jestem bardzo zadowolony z niego. Taki, po prostu jest mały, kosztował chyba 120 zł i ma zapalacz, który naprawdę bardzo dobrze działa, ten zapalacz. Druga rzecz, bez której się nie ruszam, to mój tytanowy garnek. Fajne etui ma, to jest firmy takiej. I mamy tak, pokrywkę z takim uchwycikiem, ale jak go się chce chwycić, to akurat wszystko jest gorące, to on leży. Tutaj mam kawę taką, paskudę, żelki, olej. Czyli kilka rzeczy takich tam się zmieści. I uwaga, tada. Mieści mi się tu jeszcze butla. Używałem jej trzy razy, przepraszam. Raz gotowałem wodę na kawę. Prawie pół litra. Gotowałem jedzonko, klopsiki i gotowałem wczoraj fasolkę. Myślę, że nie zużyłem nawet połowy tego. To co wypadło, to była herbata. A co tutaj miałem w tej sakwie? Przede wszystkim miałem zapasową tą
butelkę wody półlitrową i tylko w zasadzie dla niej był sens wiezienia tego. Oczywiście jeszcze kupiłem po drodze w sklepie bułkę i kupiłem sobie drożdżówkę, ale to mogłem zostawić zupełnie gdzie indziej. A oprócz tego miałem tutaj ręcznik z kąpielówkami, bo myślałem, że się wykąpię, ale trasa była na tyle intensywna, że nie było opcji, żeby się wykąpać. No, znaczy mogłem się wykąpać, ale bym stracił cenny czas i to by było bez sensu. Miałem jeszcze tutaj płaszcz, taką pałatkę przeciwdeszczową, też bez sensu, bo oprócz tego miałem jeszcze kurtkę przeciwdeszczową, też wystarczyła ta kurtka i też by mi się zmieściła do tej torby. I co tu jeszcze miałem? Aha, tu poszedłem wczoraj ostro. Wziąłem jeszcze kurtkę przeciwdeszczową. Kurtkę, taką ciepłą kurtkę, w zasadzie, którą używam często na zimę. Bez sensu to było, bo były te prognozy takie niepewne, no ale to było bez sensu. No i to w zasadzie wszystko. No i skarpetki jeszcze sobie zabrałem. Także totalną bzdurą było branie tej sakwy. Muszę zupełnie przejść na bikepacking, zlikwidować ten bagażnik i zrobić podsiadłową torbę, albo torbę po prostu na kierownicę, ale chyba zlikwiduję ten bagażnik cały i zrobię torbę nad kierownicę, czy pod kierownicę, i na pewno nie będę woził żadnych już sakw. Ślad GPX jest oczywiście w opisie filmu i zapraszam na kolejne moje wyprawy, a ja tymczasem cały czas rozglądam się za moim pierwszym gravelem i nie mogę tutaj się zdecydować. Zresztą roweru w ogóle nie ma, potrzebuję rower w rozmiarze L. Myślałem o kilku rowerkach, a jeżeli ktoś może mi podpowiedzieć, dla osoby takiej z zacięciem bardziej MTB, jaki gravel sobie wybrać, to chętnie usłyszę, napiszcie mi w komentarzu. A tymczasem dajcie suba, oczywiście tam łapkę w górę czy w dół, jak uważacie. I do zobaczenia na trasie. Hej!